Tylko pozazdrościć. W ostatni piątek czerwca dla tysięcy uczniów rozpoczęły się wyczekiwane dwumiesięczne wakacje. W legionowskich szkołach było uroczyście, galowo, czasem wzruszająco, ale zawsze wesoło. Przecież to w końcu koniec nauki. Planów na wakacje każdy uczeń miał sporo. Ten jeden wspólny to zapomnieć o szkole. No, odpocząć. Tak, wypocząć, wyjechać gdzieś, zapomnieć o szkole, nawet przez chwilę. Znaczy ja jeszcze się do konkursu przygotowuję kreatywnego, ale też odpocząć trochę od szkoły, od tego wszystkiego. No, do Chorwacji wyjechać i w ogóle i sport potem, jak po powrocie. Sport. Mhm. Bo na stypendium sportowe się trzeba starać. Wyjazdy, pełno wyjazdów. Nie no, jakieś morze, jachty i tak dalej, więc... Pewnie będą udane. Mhm. Może wyjazdy, spotkania z znajomymi i nie myślenie o szkole. Żeby jak z luzem podejść i żeby osiągnąć coś i dostać się do wymarzonej szkoły. Te, których mury opuścili, też takie złe nie były, a wprost przeciwnie. Ten rok szkolny był dla nich pełen sukcesów. W przypadku zespołu szkół na osiedlu Piaski to po raz kolejny bardzo dobry wynik z egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli mamy wynik w szkole publicznej, do której ma prawo przyjść każde dziecko powyżej średniej, tak jak mówiłam, kraju, województwa, powiatu, gminy, to znaczy, że jest bardzo dobrze, że jest to stanin bardzo wysoki. Tam ponad jest tylko już stanin najwyższy, to już taki osiągalny, myślę, dla szkół niepublicznych. Świetnym wynikiem ze sprawdzianu kompetencyjnego mogą się natomiast pochwalić szóstoklasiści ze szkoły podstawowej numer 2. Już drugi rok z rzędu jesteśmy pierwsi wśród szkół publicznych. Mamy się czym chwalić, to jest ciężka praca nas wszystkich. Utrzymaliśmy osiągnięty w ubiegłym roku stanin bardzo wysoki. Obie szkoły miniony rok szkolny mogą zaliczyć do udanych jednak nie tylko ze względu na wyniki egzaminów i sprawdzianów. Gdybym chciała przeliczyć wszystkie sukcesy uczniów, którzy zostali laureatami, finalistami, uczniami wyróżnionymi w ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych konkursach, obdarowałabym każdego ucznia tej szkoły no co najmniej jednym. Na pewno nie zdobył każdy uczeń tylu sukcesów, ale są tacy, którzy mają 3 konkursy wygrane ogólnopolskie, tak? Piękne projekty. Szkoła od 4 lat należy do szkoły odkrywców talentów. To znaczy, że bardzo mocno pracujemy nad tym, aby rozwijać wasze, moi drodzy, uzdolnienia, abyście mogli osiągać jak najwyższe sukcesy. W tym roku szkoła podstawowa przystąpiła prawie do 100 różnego rodzaju konkursów. Gimnazjum do kolejnych kilkudziesięciu. W szkole podstawowej w ponad 45 konkursach uzyskaliśmy punktowane miejsca, czyli uczniowie osiągnęli tytuł laureata lub finalisty. A jak uczniowie podsumowują ten rok szkolny? Wspaniały, czarujący, no super był. Znaczy bardzo, bardzo fajny, ponieważ dobre wyniki w nauce, no, mamy wspaniałą klasę, w ogóle jest super, tak, świetnie. Fajnie w tej szkole też, teraz trzecia klasa odeszła, też były bardzo mili ludzie, bardzo fajni. Ból rozstania, to będzie straszne. Na pewno szybko zleciał. Dużo niespodzianek było, takich mniej oczywistych i pierwszy egzamin próbny. Scenariusz uroczystego zakończenia roku szkolnego w większości placówek przebiegał podobnie. Najpierw wystąpienie dyrektora podsumowujące osiągnięcia szkoły w mijającym roku, następnie nagrody i wyróżnienia dla najlepszych i najzdolniejszych uczniów, później krótka część artystyczna i na koniec spotkania z wychowawcami w klasach. Starym zwyczajem spora część uczniów dla swoich nauczycieli przyniosła bukiety kwiatów.